Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku, który zbliża się do 460 poziomu. Właśnie odbieramy sobie wartę, a ja przypominam o daniu łapki w górę pod tym filmem, napisaniu komentarza, daniu suba, jeśli go jeszcze nie macie. No i też zachęcam do linków w opisie, czyli Fundusz Wsparcia na PC-ta i Discord dla widzów. Więc już myślę, że możemy przechodzić do tego, co tutaj się będzie działo. Naprawdę już niedaleko jesteśmy tutaj tego 460 poziomu. Brakuje nam niecałe 300 milionów. Ale jutro, z tego co wiem, o dzisiaj jeszcze 17 milionów golda z kalendarza i jutro będzie poziom. Więc jutro na pewno 460 będzie, a być może nawet jak dobrze siądzie, to będzie 460. Pierwsza automatycznie. Zobaczymy ile dzisiaj tutaj uda nam się zdobyć doświadczenia, bo to też będzie na pewno rzutować na jutrzejszy dzień. Więc dobra, zobaczmy co my tu mamy. Rozmontuj przedmiot Kubala 3 razy. Ok. Więc to jest dosyć taki przyjazny plakat. No, widzę, że w końcu coś wiedźma od nas chce. Nie za dużo może, ale jednak 5 milionów, 5 milionów, 2,5 i 5. Dobra. Więc chociaż mamy troszeczkę miejsca więcej, ale nie mamy rozmontowań, więc tutaj będziemy musieli coś podziałać. Ale ten klejnot sobie na pewno wyrzucimy. I co, no idziemy na koło najpierw. Może tutaj da jakieś rozmontowania, a jak nie, to będziemy najwyżej szukać czegoś w awce. Trochę tego drewna, jakaś truskawka nam wypadła, jest goldik, szkoda, że już po evencie. Tak to byśmy pewnie dostali 75 milionów, a tak to 15, trochę expa, jest potka na wytrzymałość, także spoko, dobijemy sobie na 124 dni, więc też jest spoko. Mamy w tym momencie 92 miliony, mamy dość sporo jeszcze do poziomu, możemy spróbować sobie kogoś tutaj zaatakować na arenie. Okej, udało się. Jeszcze 7 walk na dzisiaj. Myślę, że jakoś w miarę sprawnie to powinno pójść. Nakarmimy sobie chwilę. Topesz na tam 37 chyba, jeśli dobrze spojrzałem. Pernix 33 i Dziubing na 115. Dzisiaj mamy światło, więc myślę, że naszego ptasia, jedzynkę, powinniśmy dzisiaj jakoś tutaj wykarmić. Amino 1164 karmienia, pójdźmy może ogniem, spróbujmy ten ogień tutaj wcisnąć, bo raczej wątpię, żebyśmy dostali kogoś tutaj jeszcze słabszego. Okej, udało się, także jest dobrze, nakarmimy jedną cytrynką ptasia i możemy sobie już przejść na spokojnie tutaj do ogarniania stadzi. Mam nadzieję, że dostaniemy tutaj jakiegoś klasa, który pójdzie do toalety przy okazji, chociaż, zaraz. Brakuje nam 150 aury, to 150 wypełnienia do kolejnej aury. Dzisiaj mamy poniedziałek, a w piątek prawdopodobnie będą sterylne sedesy, więc tak, byśmy dzisiaj wrócili wyklasa, jutro z wyklasa to byśmy mieli 900, to by był wtorek. W środę byśmy wrzucili epika, w czwartek byśmy wrzucili epika i na sterylne sedesy byśmy wchodzili z nową aurą. Czy to jest optymalne? Tak zastanawiam. No po epików, jeśli chodzi o to, no to mamy tutaj 10. Jakiś czas tutaj starczy. Nawet jak będzie plakat, więc możemy sobie właściwie to wrócić dzisiaj i już nie przejmować się. W czwartek sobie po prostu wrzucimy coś tam zwykłego, bo i tak będziemy mieć na aurę, więc spoko. Dobra, więc myślę, że to mamy ogarnięte. Już jedno rozmontowanie z bani i teraz szukamy czegoś tutaj pewno ciekawego do rozmontowania. Tutaj mamy siódemkę, ale buty niestety nie są do rozmontowania. Na razie niech zostaną. A tu musimy się przerzucić na swoją postać i lecimy dalej z tą maweczką. Kolejna broń,
ale też bez możliwości rozmontowania dla mnie. Na razie też ją sobie tutaj odłożymy. No to rękawice tutaj robią tak wysoko, nie wiem. To przerzucimy sobie tą broń tutaj. No i co ja bym tu chciał jeszcze wam powiedzieć przy okazji? Na pewno chciałbym opowiedzieć mniej więcej o spotkaniu Lazio Juve, gdzie Juventus po dwóch rzutach karnych trafionych przez Leonardo Bonucciego wygrywa w Rzymie 2-0, więc tutaj na pewno bardzo dobry, bardzo fajny wynik dla nas. Tym bardziej, że Milan stracił punkty. Tutaj z Fiorentiną przegrali na wyjeździe 4-3, więc naprawdę bardzo piękny mecz był. I też Napoli straciło punkty, gdzie wynikiem grali z Interem i zakończył się ten mecz wynikiem 3-2. Bardzo liczyłem, że mimo wszystko tutaj Napoli zremisuje z tym Interem, bo wtedy Inter by też troszkę tych punktów stracił, ale nie jest źle. No, ważne, że Inter wygrał, nie wygrało Napoli, więc ta przewaga dwóch liderujących zespołów troszkę stopniała do punktów 11. Chyba tak, chyba 11 punktów, jeśli się nie mylę. Weźmy te rękawice. Także Milan i Napoli mają tych punktów 32, jeśli tam dobrze pamiętam. A Juve ma punktów 21 i jest w tym momencie na miejscu 7. Była chwilowa pauza, ale rzucamy. Także, tak jak wspominałem, Juve ma tych punktów 21 na ten moment. A Napoli z Milanem mają tych 32. Musimy się tutaj czegoś pozbyć, niestety. Ten hełmik, to już jest pani. A to dopiero pierwszy pasek, więc tu będzie chyba dzisiaj coś delikatny, taki problem z tym miejscem, ale zobaczymy, co tu się działo dalej. No i jeszcze będziemy chcieli pomyśleć o tych zachowaniach, bo chyba na razie tylko dwa. Mieliśmy, tak, 10 milionów czeka na nas. I co jeszcze tutaj? Na pewno właśnie bardzo dobre wyniki dla Juve. Inter, no, mimo wszystko, że wygrał, to jest tam chyba 4 punkty albo 7 w tym momencie przed Juve. Więc nie jest najgorzej. Atalanta też jest w dobrej formie tutaj i też jest dość wysoko, też chyba około 4 albo 7 punktów mają przewagi nad Juve. Oczywiście tracą te 4 czy tam 7 punktów do lidera, ale jest jeszcze bardzo, bardzo dużo kolejek przed nami i to jeszcze jest sprawa tak naprawdę otwarta na mistrzostwo, chociaż na początku, że powiem, że bywało różnie po tych przegranych, kiepskich przegranych tak naprawdę. Myślałem, że tu będzie ciężko z tym Scudetto, ale może jednak coś z tego będzie. Na razie nie zapeszajmy. Z ciekawszych rzeczy to tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że Sassuolo z Cagliari zremisowało 2-2, może mało interesujący mecz, ale na pewno bramka na 1-1 dla Cagliari wyjątkowej urody, więc tutaj jeśli ktoś nie widział, to zachęcam, żeby sobie zobaczył tą bramkę, więc kandydat, mocny kandydat, tak mi się wydaje, do gola sezonu. Na pewno do gola rundy jesiennej, więc tutaj warto ją zobaczyć. Co byśmy tutaj jeszcze chcieli ogarnąć? Na pewno też wiemy, że we francuskiej Ligue 1 pierwszą bramkę zdobył Lionel Messi, więc gratulujemy. Nawet weźmiemy sobie czerwoną pod expa, nie wiem dlaczego.
ale niech będzie. Piątka za 7 też może być. Z polskiej ekstraklasie tutaj bez zmian, czyli Legia znowu przegrywa. Chyba wyrównała najgorszy rekord klubu przed 50 lat blisko. Więc tutaj też nie dzieje się zbyt dobrze w tym klubie. Mam nadzieję, że tutaj troszeczkę się otrząsną i jeszcze jakąś szansę tutaj na tą ligę, na awans w Lidze Europy będą tutaj mieli. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj się dalej będzie działo. Są jeszcze dwa mecze przed nami w Lidze Europy. No i ten najważniejszy prawdopodobnie ze Spartakiem. Bo z Leicester podejrzewam, że i tak mimo wszystko nie uda im się wygrać. Więc tutaj najważniejszym meczem będzie spotkanie ze Spartakiem Moskwa. To nie pamiętam, które to będzie. Czy to będzie ostatnie, czy przedostatnie. Ale to już pewnie napiszecie mi w komentarzu. Dobra, wyrzućmy sobie ten hełmik. I kończymy drugi pasek. Gdzie trochę tego kolda udało się sobie nazbierać, więc spoko. Rękawice kolejne mamy, więc możemy sobie je wziąć, wyrzucić. Szkoda, że to nie są talizmany, bo byśmy od razu je opętlowali do wiedźmuchy, byśmy troszkę więcej zarobili, a tak to niestety musimy tutaj męczyć z tym małym plecakiem. To jest na rozmontowanie, więc dobre nam wypadło. Piątka za 8 jest kolejna śliwka. Bardzo chętnie bym zobaczył, co bym chciał tu zobaczyć jeszcze. Na pewno jakąś jeżynkę. Cytrynki myślę, że dostaniemy. Jakieś dwa jabłuszka jeszcze. Ale podejrzewam, że w tym jednym pasku, który nam został, raczej nic tutaj takiego, o czym powiedziałem, nie ujrzymy. Ale może gra zdecyduje się mnie zaskoczyć. Kto wie, zaraz się o tym przekonamy. No, dostaliśmy piękną klepsydrę. Z tego co widzę, to nawet już mamy 3000 klepsydr, więc zaczyna nam tu troszkę poskwierać brak tych klepsydr. Ale liczę, że niedługo będą piaski czasu. Myślę, że jakoś powinny być na początku grudnia. A jeśli nie, no to na święta myślę, że piaski czasu powinny się już na pewno ukazać. Więc wtedy powinniśmy sobie tutaj troszkę tych klepsydr nafarmić, żeby mieć na przynajmniej 2 miesiące, może 3 spokojnej gry. Także tutaj 7 weźmiemy za 12. Nie ma takich rewelacyjnych misji. Jak na razie to weźmiemy, bo tu jest praktycznie dyszka za 17, więc bierzemy. To była 7, nawet nie wiem, tak szybko kliknąłem. Piątka za 10, dyszka za 16, czy 5, 6. Weźmy dychę. Weźmy dychę, nie będziemy się rozwodzić nad tym. Tutaj 2 za 5700. Jak my stoimy z tym expem? 200 milionów, więc sporo jeszcze nam brakuje. Więc być może jutro nawet będzie ciężko tutaj cokolwiek ogarnąć z tym poziomem 461. Więc pewnie dopiero za 2 dni ten 461 nam się pojawi. Temka za 12 i jeszcze czerwona na expa, więc spoko, możemy sobie przygarnąć. I niestety same piąteczki trafiły na koniec 10 piwka, ale przynajmniej dostaliśmy truskawkę jaką rekompensatę, taką tą lecimy po ten naszyjnik i z piękną ilością odłamków, który od razu rozmontujemy. I zostało nam tak naprawdę 15 awki, właściwie teraz 10, i liczymy, że nie będziemy tutaj mieć siódemek. Chciałbym mieć 7, a teraz 5 jakąś, ale mamy tylko 2. Teraz liczymy na jakąś 2, żeby ustawić coś dobrego. Jest 2. Musimy mieć teraz ostatnią 2 za przynajmniej 8 milionów golda. Nam się to zrobiło.
Jest dwójka za 12. Dobra, jest spoko, więc tutaj to sprzedamy. Nawet lepiej troszkę wyszło. Także wartę możemy sobie już na spokojnie ustawić na 10 godzin bez problemu. 674 miliony goldzika udało się nam uzbierać, więc też spoko, możemy sobie to wszystko wydać w siłkę, bo tutaj raczej nic już nie kupimy dzisiaj z tego co widziałem dokładnie, więc wszystko wydajemy w siłę. Nawet spoko to wyszło. Czyli tak, to mamy, to mamy. Pupil gildyjny, siedmiogłowa hydra możemy klepnąć. 2% zeszło, więc nie jest źle. Arena, arena, czy kogoś tutaj pokonamy? Być może tego wojownika. Dokładnie tak, udało się. Za 2 minutki mamy walkę pupili, więc myślę, że to też zrobimy jeszcze na odcinku. Tutaj przydałoby się nam za odebrać więcej golda, więc sobie zaatakujemy już interfejsa w podziemiach, żeby sobie nabić max kopalnię, żeby też odebrać 23 miliony, więc dwie statystyki dodać i jest spoko. Zobaczmy, jak to w ogóle wyglądają surki po evencie. Jeśli chodzi o surki, no to tego drewna nadal troszkę nam brakuje do maxa skarbca magazynu bardziej. Ale to nic, bo gdybyśmy nie ulepszyli sobie kopalni na kolejny poziom, no to wtedy tutaj byśmy już się przelewali, powiedzmy, tymi surkami, ale tak, to jest naprawdę spoko i za 12 dni będziemy mieć kopalnię klejnotów 7, więc to też jest spoko. Tutaj możemy już iść do tego hazardzisty i zobaczyć, czy coś tutaj się uda nam wygrać. Zaczynamy od 3 dusz. Może być. Drugi rzut i znowu 3 dusze. Razem 4. No to teraz może byśmy dostali 5 odłamków. Nie? Nie? To jeszcze raz spróbujemy odłamki. Też niestety nie. Znowu odłamki. Drewna nie będę brał. Nawet za wszelką cenę. 5 klepsydr. Ok. Przynajmniej nam się coś zwróciło. Spróbowałem jeszcze raz, ale też się nie udało. Odłamki dzisiaj. O! W końcu 4 odłamki, 1250 będzie 5. Nie ma, nie ma 5, ale i tak 1250 jest spoko, więc spróbujmy jeszcze na koniec klepsydry wygrać. Dokładnie udało się, więc mamy 10 klepsydr, zagraliśmy za darmochę, zyskaliśmy jedną klepsydrę. Jest git. Jest git, brakuje nam 182 miliony expa, tak naprawdę niedużo, niedużo. Tym bardziej, że tutaj jeszcze mamy zachomikowane 220 awki w przygodomacie, więc tutaj przez 50 milionów się schowa. Więc gdybyśmy dobili jutro jakimś cudem do 1,450 milionów expa, to odpalimy sobie przygodomat jeszcze. Ale kwestia jutrzejszego dnia. Dobra, Tracer 1288 karmień, jeśli chodzi o światło. I myślę, że pójdziemy sobie po prostu światło na światło. Tracera powinien tutaj bez problemu raczej pokonać. Ładnie mamy kolejną cytrynę. Zaś już 24. Szczęśliwy, zadowolony. 3 cytryny. I mamy wszystko tak naprawdę chyba już tutaj ogarnięte. Arena jest zrobiona. Tutaj powinienem to zresetować jakoś niedługo. Może się w końcu wezmę za to. Rozmontowania wszystkie zrobione. W gabinecie magii wszystko oddane, co mogliśmy oddać. W stajni zrobione. W lochach nie robię oczywiście. Czekamy jeszcze trochę. Tutaj kopalnia odebrana. Akademia odebrana. Pupil zaatakowany, obrona, atak zaakceptowane, kołem zakręciłem, więc tak naprawdę mamy wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mimo że nawet nie dobiliśmy do 20 minut, ale to i tak dość sporo nam zeszło. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, trzymajcie się ciepło, na razie.